26 marca, dziś w Telefaktach. Dlaczego w Ostrowcu nie będzie budżetu obywatelskiego? Mieszkańcy Dękowa chcą podłączenia do MEC-u. Od września ruszą nowe kierunki w samochodówce. Karolina Kamińska, witam w środę, rozpoczynamy serwis informacyjny. Budżet obywatelski w Ostrowcu Świętokrzyskim. Gmina Ostrowiec, podobnie jak inne gminy w kraju, mogłaby wprowadzić podobne rozwiązania, z których płyną obopólne korzyści. Problem w tym, że każde nowoczesne rozwiązanie jest przez radnych traktowane jako radosna twórczość kolegów z rady. Materiał Michała Mędaka. Radni miejscy chcą czerpać z doświadczeń i rozwiązań wprowadzanych przez inne samorządy w Polsce. Inspiracji szukają też poza granicami kraju. Zbigniew Moskalewicz przekonywał już do wprowadzenia karty dużej rodziny. Teraz chce przekonać radnych do pozwolenia mieszkańcom na dysponowanie pieniędzmi z kasy miejskiej. Mam takie pytanie, czy to możliwe, by mieszkańcy sami decydowali o wydatkach z budżetu miasta? Moim zdaniem tak. Po raz pierwszy spróbowano tego w brazylijskim Porto Alegre w 1989 roku. Pomysł dobrze sprawdzał się i budżet obywatelski zaczęto wprowadzać także w innych miastach w Brazylii i na świecie, a pionierem wśród miast w Polsce jest Sopot. W naszym województwie budżet obywatelski wprowadzono w Kielcach. Zdaniem radnego Moskalewicza podobne rozwiązanie równie dobrze sprawdziłoby się w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwłaszcza że decyzja w tej sprawie leży w kompetencjach radnych i to oni mogliby się przyczynić do wprowadzenia budżetu obywatelskiego w mieście. Wbrew pozorom, aby wprowadzić budżet obywatelski, nie potrzeba nowego prawa. Wystarczy jedynie dobra wola rady miasta, prezydenta miasta i oczywiście zagwarantowanie jakichś środków finansowych na realizację tego zadania. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego może mieć wpływ na zaangażowanie mieszkańców w życie miasta i pozwoliłoby zdobyć nowe, cenne doświadczenia. Radny Moskalewicz, składając interpelację, zachęcał kolegów z Rady Miasta do zaangażowania się w tej sprawie. Moim zdaniem wzorem innych miast należy powołać komisję doraźną do spraw budżetu obywatelskiego, która opracowałaby propozycję kwoty takiego budżetu na rok 2015 jako pilotażowy, jako projekt. Widać, że i w Kielcach, i w wielu innych miastach sprawdziło się to. Ludzie poczuli się dowartościowani, bo przecież to oni, obywatele miasta naszego Ostrowca, są tymi, którzy dają budżet i którzy powinni dysponować tym budżetem. Wprowadzenie budżetu obywatelskiego, zdaniem Zbigniewa Moskalewicza, nie pozostanie bez wpływu na samych mieszkańców, którzy dzięki możliwości decydowania o inwestycjach niezbędnych w ich najbliższym otoczeniu będą wykazywać większą aktywność obywatelską. Nie ma potrzeby martwić się niskim na początku poziomem aktywności obywatelskiej w tym temacie, bo jeżeli budżet obywatelski będzie działał prawidłowo, to mieszkańcy sami się do tego przekonają i zobaczą, że ich zaangażowanie przynosi wymierne korzyści w ich osiedlu, na ich ulicy. Środki z budżetu miasta, którymi mogliby zarządzać mieszkańcy, pozwoliłyby z całą pewnością zrozumieć im, jak trudno jest dzielić publiczne pieniądze. Problem w tym, że radni nadal niechętnie podchodzą do wszelkich nowości. Dowodem niech będą tablety, które miały znacznie ograniczyć wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta. Zakup urządzeń nigdy nie został potraktowany poważnie. Podobny los może spotkać budżet obywatelski. Bezrobocie w powiecie staszowskim należy do najniższych w województwie. Niestety nadal w trudnej sytuacji pozostają ludzie młodzi. I to właśnie głównie do nich Powiatowy Urząd Pracy kieruje różne formy aktywizacji zawodowej. Powiat staszowski należy do grona nielicznych powiatów w województwie, w których bezrobocie w ostatnim roku nie wzrosło. Przeciwnie, można mówić o niewielkim spadku osób bezrobotnych. To oczywiście nie znaczy, że jest pięknie i kolorowo. Na koniec roku zarejestrowanych było 4153 osoby i stopa bezrobocia wynosiła 12,8%, czyli tam tą 1/10 właśnie mniej niż rok wcześniej. W powiecie staszowskim w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się ludzie młodzi, którzy nie zdążyli jeszcze zdobyć doświadczenia i mają niewielkie perspektywy na znalezienie pracy. W największym stopniu nasze bezrobocie dotyczy ludzi młodych. Z tego przedziału 25-34 lata na koniec roku to było ponad 32% wśród bezrobotnych ludzi w tym wieku. Kolejna grupa to znowu ludzie młodzi 18-24 lata, 24,5%.
było w takim wieku. Więc generalnie bezrobocie w największym stopniu dotyczy ludzi młodych. Podobnie jak w innych pośredniakach, również w Staszowie dysponują możliwościami walki z bezrobociem i formami aktywizacji osób pozostających bez pracy. Najpopularniejszą formą, niestety najmniej trwałą, są staże. Urząd Pracy przeznacza znaczne środki na ten cel. I na ten rok póki co zaplanowano nam ponad 6 700 000 złotych. No i tak jak mówimy, tutaj w największym stopniu kierujemy te pieniądze na staże, około 45% z tych środków zamierzamy przeznaczyć na to. No, istotne są, zwłaszcza dla samorządów, prace interwencyjne, spore pieniądze kierujemy na refundację kosztów tworzonych stanowisk czy na podjęcie działalności gospodarczej. O pieniądze na aktywizację można ubiegać się do ich wyczerpania. Urząd nie rozdziela środków na transze, przydziela je w zależności od potrzeb. W momencie, kiedy otrzymaliśmy już informacje o przyznanych nam czy przewidywanych środkach dla nas i po uzyskaniu informacji, że możemy już je zagospodarowywać, no, zgodnie z wszelkimi tutaj wymogami, zwołaliśmy Radę Zatrudnienia, zaopiniowaliśmy kierunki wydatkowania i praktycznie od stycznia w sposób taki bieżący realizujemy te wnioski, czyli chronologicznie rozpatrujemy tak, jak wpływały zgodnie z wymogami, czyli w ciągu miesiąca. Urząd Pracy w Staszowie chce realizować wytyczne Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szczególnie traktowani będą przedsiębiorcy chcący zatrudniać stażystów. Podobnie jak w innych urzędach, również w Staszowie liczą na dodatkowe pieniądze z rezerwy ministerstwa. Wczoraj odbyła się Rada Osiedla Denków. Przedstawiciele Rady podsumowali 2013 rok i dyskutowali z mieszkańcami o bieżących problemach. Wnioskowano m.in. o podłączenie Denkowa do miejskiej energetyki cieplnej. Sezon na zebrania rad osiedla rozpoczął się na dobre. W tym tygodniu aż 3 ostrowieckie osiedla zorganizowały spotkania. Wśród nich jest Rada Osiedla Denków, która obradowała 25 marca. Zaczęło się od podziękowań za remont ulicy Rudzkiej Bocznej. Potem było nieco mniej przyjemnie. Na świeczniku znalazły się stare problemy, czyli realizacja kanalizacji sanitarnej i podłączenie Denkowa do miejskiej energetyki cieplnej. O rozwiązanie tych problemów mieszkańcy Denkowa proszę od lat. Chciałbym usłyszeć, czy ta nasza prośba jakiś oddźwięk miała. Dobre wiadomości przekazał mieszkańcom przedstawiciel miejskich wodociągów Lech Janiszewski. W tym roku w zakresie kanalizacji sanitarnej będzie realizowana ulica Browarna, w roku przyszłym ulica Wschodnia. Niestety o ewentualnym remoncie sieci wodociągowej na ulicy Rudzkiej jeszcze nic nie wiadomo. Jeśli chodzi o kwestię remontu sieci wodociągowej w ulicy Rudzkiej, to dzisiaj przygotowując się na to spotkanie, niestety z działu technicznego żadnej informacji i zmianki nie dostałem. Dlatego przykro mi, ale nie mogę tu precyzyjnej informacji udzielić. Wiadomo jednak, że niechętnie mówi się o planach przyłączenia Denkowa do miejskiej energetyki cieplnej. Zdaniem pracownika MEC-u są to za duże koszty. No nie ma w planach podłączenia państwa dzielnicy do systemu ciepłowniczego. Jest to zbyt duża inwestycja, a zainteresowanie nie okazało się aż tak ogromne, jakie żeśmy się spodziewali. Wiele emocji wzbudziła także wiadomość, że autobusy MPK będą dojeżdżać tylko do Denkowskiego Rynku. Autobusy MPK tylko będą dojeżdżać do rynku, a na Rudzką już nie. Dlaczego? Tam mieszkają ludzie starsze. Jak mają chodzić do rynku, do autobusu? Matki z dziećmi małymi. No wydaje mi się, że jeden przystanek od rynku na Rudzką może autobus pojechać. Przejazd taboru MPK do ulicy Rudzkiej będzie możliwy dzięki budowie pętli autobusowej w kierunku Przyborowa. Teraz jest to kwestia tego typu, że nie mają te autobusy gdzie zawrócić. To nie są samochody osobowe, że on może się gimnastykować na każdym dowolnym skrzyżowaniu. Rozwiązanie tego problemu podsunęli także mieszkańcy ulicy Mostowej. Płynęło również pismo od państwa z ulicy Mostowej, żeby ten autobus zawracał tam właśnie przy torach kolejowych. Ja powiem tak. Są już praktycznie pozwolenia, że będzie budowana nakładka, która będzie przeprowadzała tak jakby ruch pieszych przez tory. I myślę, że zasadne byłoby, ten autobus będzie dojeżdżał wtedy do ulicy Mostowej, jeżeli ta nakładka będzie.
Na zebraniu poruszone zostały także kwestie budowy przystankowej wiaty przy zjeździe na ulicę Wschodnią oraz błota i wody, które w trakcie deszczu uniemożliwiają przejście przez odcinek ulicy Rudzkiej i ulicę Podstawie. Spotkanie zakończono miłym akcentem. Dyrektor szkoły podstawowej nr 9 podziękowała wiceprezydentowi za środki na remont szkoły. Mieszkańców Denkowa ucieszyła także informacja o nowych urządzeniach na placu zabaw. Od września zespół szkół nr 4 uruchomi nowe kierunki kształcenia. Jednym z nich jest technik mechanizacji rolnictwa. To jedyny taki kierunek w powiecie ostrowieckim. O wszystkich formach kształcenia w zespole szkół nr 4 gimnazjaliści mogli dowiedzieć się w trakcie dni otwartych szkoły. Technik mechanizacji rolnictwa od września będzie dostępny w zespole szkół nr 4. To jedyny taki kierunek w powiecie ostrowieckim. Uczniowie od przyszłego roku szkolnego w zespole szkół nr 4 będą mogli także kształcić się w drugim, nowo utworzonym kierunku pod nazwą Technik Urządzeń i Energetyki Odnawialnej. Chcemy im przede wszystkim pokazać, czym dysponujemy, w jakich warunkach u nas odbywa się edukacja. Pokazujemy poszczególne pracownie z naprawdę bardzo nowoczesnym wyposażeniem. I oczywiście omawiamy, jakie kierunki kształcenia będą od nowego roku szkolnego. Szkoły o uczniów muszą zabiegać bardziej niż kiedyś. Wszystko przez niż demograficzny, który powoduje, że z roku na rok uczniów jest coraz mniej. Drugim czynnikiem wpływającym na spadek liczby uczniów jest emigracja. Całe rodziny wyjeżdżają za granicę, a polska młodzież kształci się już w różnych krajach Europy. Kierunki techniczne mają w zespole szkół nr 4 przyciągnąć młodzież. I przyciągają, tym bardziej, że szkoła kształci w zawodach, które dają dużą szansę na zatrudnienie. Bardzo fajnie, przyjemnie, szkoła jest fajna, mili nauczyciele, podoba mi się. Bardzo mi się podoba ta szkoła, uważam, że jest bardzo ciekawa i tu jest dużo rzeczy wartych obejrzenia. W szkole od nowego roku powstanie także liceum ogólnokształcące dla dorosłych, gdzie będą mogli uczęszczać absolwenci gimnazjum i zasadniczych szkół zawodowych. Dla uczniów jest to nowa ścieżka edukacji, dzięki której mogą zrobić maturę, a po ukończeniu odpowiednich kursów kwalifikacyjnych starać się o dyplom technika. To doskonała opcja dla tych, którzy przed rozpoczęciem studiów chcą mieć w kieszeni pewny zawód. Jak zapewnia dyrektor zespołu szkół nr 4 Gabriel Głów, placówka dysponuje niezbędnym wyposażeniem mającym ułatwić młodzieży praktyczną naukę zawodu. Po pierwsze, mamy naprawdę nowoczesną bazę dydaktyczną, bardzo nowoczesne warsztaty szkolne, gdzie zajęcia praktyczne młodzież może odbywać u nas, na miejscu. Dni otwarte pokazały, że szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem. Największą ciekawość wśród gimnazjalistów wzbudziły właśnie pracownie warsztatowe. Pracownia jest bardzo ciekawa. Najbardziej się interesuję kierunkiem mechatronik, technik mechatronik. Najbardziej to mi się podoba tutaj zakład i warsztat pracy. No, praktyki są bardzo dobrym początkiem do dalszych zawodu i ta szkoła jest bardzo dobra. Gimnazjaliści szkołę ocenili bardzo dobrze. Ciekawe, czy ta ocena przełoży się na ilość zapisanych uczniów w następnym roku szkolnym. Na zakończenie mamy dla Państwa zaproszenie. W niedzielę 30 marca o godzinie 16 w Pałacu Wielopolskich odbędzie się koncert Chopin i Przyjaciele, podczas którego wystąpią dla Państwa Teresa Kaban fortepian oraz Henryk Błażej flet. Bilety można nabywać w Muzeum Historyczno-Archeologicznym przy ulicy Świętokrzyskiej 37, a rezerwacje oraz więcej informacji pod numerem telefonu 41 265 36 51. Dziękuję za uwagę. W dzisiejszych Telefaktach to już wszystko. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro o 17.30.